Szanowni Państwo, dzisiaj włączam telewizję, oglądam program rolny i na temat oczywiście kur. Co to są kury? No jak widzicie, ptaki, które znoszą nam dobre jaja. U mnie jest akurat wolny wybieg. Kury chodzą gdzie chcą, robią co chcą, zjadają co chcą i po prostu znoszą mi zdrowe jaja. Dzisiaj słyszę, że jakiś instytut w Krakowie, wyobraźcie sobie, mówi, że jaja od kur z wolnego wybiegu są skażone. No to ja się teraz zaczynam pytać. Skoro moje kury znoszą skażone jaja substancjami chemicznymi, no bo oddychają te kury, tak jak człowiek, związkami, który powstaje przy spalaniu węgla, notabene drzewnego. Jeżeli palimy drzewo, to znaczy, że wydziela się ta spalina, która po prostu truje te kury i te kury w ten sposób znoszą jaja, które są dla nas szkodliwe. Więc chciałbym zadać pytanie. Skoro tak bardzo dbamy o kury, dlaczego nie dbamy o ludzi? Przecież ludzie też wdychają te spaliny. Przecież te substancje chemiczne powstają przy spalaniu drzewa, w dymie i te substancje są po prostu wdychane przez kury. Czy one nie są wdychane również przez człowieka? Dlaczego tak bardzo martwimy się ptakami, a nie martwimy się ludźmi? Zauważmy, gdzie jest większa podatność na choroby nowotworowe? Na wsi czy w mieście? Zobaczmy. Na pewno jest tego ludu więcej w mieście. Natomiast na wsi jest tego ludu mniej. Więc pytam się, kto tu kogo chce zrobić w czambo? Ja myślę, że chodzi już teraz o to, abyśmy nawet nie hodowali kur w tak zwanych fermach otwartych, czyli w tak zwanych wybiegu otwartym, że kury mogą chodzić sobie gdzie chcą, jeść, mogą jeść co chcą, tylko musimy kupować wszystko z ferm pochodzenia zamkniętego. Kury z pochodzenia zamkniętego, w cyklu zamkniętym, po prostu jedzą to, co im damy. Kura to nie jest takie głupie stworzenie, które po prostu je truciznę. Ono je to, co chce, to, co jest dla niej po prostu potrzebne. Ono je po to, żeby znosić dobre jajo, a nie po to, żeby znosić jakieś jajo trujące. Substancje chemiczne, które wmawiają nam obecnie, że są w jajach schowu otwartego, to jest w mojej ocenie jedna wierutna bzdura. Chcą po prostu zrobić wszystko, żeby ludzie nie hodowali kur w tak zwanych przygrodowych, przyzagrodowych pomieszczeniach. Pytanie, po co? Mamy po prostu brać to, co oni nam wyprodukują. Mamy brać to, co kura znosi, muszą znosić. Te kury, jest ich tu około 150, znoszą dziennie w granicach 20 jajek. Są to kury, które znoszą jajka w sposób naturalny, nie przyspieszoną reakcją poprzez środki chemiczne. Te kury to są kury normalne, a te kury, które znoszą pod przymusem, w mojej ocenie są kurami nienormalnymi. I teraz wmawia się nam, że z tych właśnie kur jajko jest skażone jakimiś bio czy coś w tym stylu. Ludzie kochani, czy my nie dochodzimy do jakiegoś absurdu? Czy my nie dochodzimy do jakiejś konkretnej paranoi? Czy oni już nie chcą nas całkowicie uzależnić od tego, abyśmy kupowali tylko to, co oni chcą nam sprzedać? Niedługo wprowadzą zakaz hodowli kur w tym systemie. Pytanie, dlaczego? To pozostawiam wam. Myślę, że sobie sami na to pytanie odpowiecie. W mojej ocenie jest to jedna wierutna bzdura, którą jakąś kretyn sobie w Brukseli wymyślił po to, żeby zlikwidować tak zwany chów przydomowy, chów w wolnym wybiegu. Nie wiem, czy wiecie, ale jajko kurze to jest bomba witaminowa. To jest coś takiego, co jest niepowtarzalne. Kiedyś mawiano nam, że jajko to jest po prostu cholesterol, zapycha nam żyły i cholera wie co jeszcze.
Okazało się, że to jest jedną wierutną bzdurą. Jajko to jest esencja życia. Jajek powinniśmy jeść jak najwięcej, nie martwiąc się o to, że nam cokolwiek zaszkodzi. I to, co mówią uczeni z Krakowa, że jajka z chowu, z wybiegu naturalnego mają bioksyny, to ja myślę, co w mózgach mają ci uczeni, którzy tego typu rewelacje światowe nam oznajmiają. Jestem przeciwny głupim rozumowaniom naszych pseudouczonych. Jestem przeciwny ludziom, którzy sieją zamęt i ferment. Skoro tak martwimy się o te nasze kury, że one nam znoszą te niedobre jaja, to dlaczego my wdychamy ten powietrze, te bioksyny, które są wydzielane przy spalaniu węgla drzewnego? Dlaczego my? Nie myśli się o ludziach, tylko o ptakach. Zastanówmy się, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens. Ja zaczynam już dochodzić do jednego wniosku, że żyjemy w jakimś kretyńskim matriksie, który nie ma żadnego końca. Niedługo mówią nam, że jesteśmy z Marsa, a nie z Ziemi. Dlatego miejmy własny rozum, bądźmy normalnymi Polakami i nie bierzmy tego pod uwagę, co nam plotą w tych jeszcze niepolskich mediach. Dziękuję bardzo.